Nasz nowy kolega też chce z nami pokopać trochę. No dobra. Ucieka. Ucieka. Właśnie nam jakiś taki spory srebrny krążek wpadł. Coś na nim jest, ale słabo czytelne. To już dopiero chyba po autolizie. Teraz z kolei w ziemi wyrzuconej jakaś tam wpinka wpadła. Wpinka się okazała z syrenką, czyli Warszawa. I to by było z tych paru godzin kopania. Tu mamy chyba kawałki zegarków, właściwie jednego. Jest to wpinka z Warszawy. Jakiś klips do mankietu. O, tu było kawałek pierścionka. A te buteleczki ciekawe. Magister Klawę Warszawa. Mała i duża. Druga grodzisko. No i jakieś ołowiane coś. Figurki zwierząt, żołnierzy. Jeszcze trochę monet. I to by było na tyle. Taki spory kawał muszlin wpadł. Ogólnie to sygnał był na tą stal. A trzeba uważać, żeby nie przysypało. No i tu mamy butelkę. Tylko jeszcze jest pytanie, czy jest cała. Apple Pectin Michal 230 gram. A, Terwenser Apple, coś takiego. Fajna. No i już na zakończenie dnia tak nam się ten zestaw z dzisiaj prezentuje. trochę monet, jakieś broszki. Znowu pewnie, prawdopodobnie pięciomarkówka. Jakaś taka wpinka wpadła. Trochę żołnierzyków, trochę monetek, jakieś ozdoby. Tu jest figurka jakiejś pani. Wykonanie ze srebra. No teraz dobrze widzimy. No i co, pół jakiegoś człowieka, jakiś pół kubka. Tu był mały, fajny kubeczek. Kolejny Langefurt. No i buteleczki. A Wieniewicz i Nalat. Ten, co przedtem już widzieliście. Właśnie nam przed chwilką niestety już szrot menażka wyskoczyła. Mieliśmy kolejny sygnał. I jeśli mogę tak to ująć, to się nazywa dopiero krążek trafiany. Chyba to będzie jakaś plakieta. Dobra, zaraz doczyszczę i wam pokażę jeszcze raz. Prawdopodobnie plakieta to była na samochód. 400-lecie miasta Rummelsburg, Pomerisze. Prawdopodobnie.